jakie to wszystko jest zadowolone. Super, ja się też razem z nimi cieszę. Szanowni Państwo, moi drodzy i moje drogie, w czasach, gdy kult ciała każe wszystkim uczęszczać na siłownię i choćby nawet nie chcieli, to muszą, przedstawiam Wam danie niemal doskonałe, jeśli chcecie rozwijać swoje mięśnie w sposób zdrowy i ekonomiczny, czyli w ketozie. Najwyższej jakości białko z jaj, dużo tłuszczu nasyconego, cynk, ale przede wszystkim ogromnej ilości potasu i sodu, które otworzą Wasze komórki na wzrost. To co, jedziemy, nie? Czyli co nas dzisiaj interesuje? Mięśnie nas interesują. Więc robimy męskie, chamskie danie, zapraszam. Do tego przepisu, moi drodzy, będziecie potrzebować właśnie tego, czyli jaja, kabanosy, pieczarki, szpinak, masło klarowane, sól i w sumie tyle. Jedziemy. Warto pamiętać, że warzywa zielone, które co prawda mają najwięcej potasu, są pryskane jak każda roślinka i rozsądnie jest jednak wybierać je w sezonie. Natomiast gdy sięgacie po mrożonki, to dobrze jest brać te organiczne. Jak szpinak. To może być okej, ten mrożony. Warto jednak poszukać takich, które nie są jakoś tak super odpryskane, tylko tak troszeczkę. Ostry, jak brzytwa. To przecież to jest chore, jak to tnie teraz. Chore. Pieczarki, moi drodzy, tniemy sobie jakkolwiek chcemy. Pieczarka to kobieta, więc warto też pokazać trochę tej naszej męskiej strony, żeby później lepiej się wchłonęła. Do tego teraz świńska wanilia, czyli kabanosy. Wszystko pięknie, ja jeszcze jako dodatek oczywiście moje ulubione habanero, bo lubię jak jest ostro. Wszystko pokrojone, więc rozgrzewamy patelnię. Wrzucamy nasze 50 gramów masła. 50 gramów to jest gdzieś tyle, na razie smutne, nijakie i w ogóle nie wykazujące żadnych oznak życia, ale to się za chwilę zmieni. Już widzimy, nasz tłuszczyk zaczyna tańczyć. Dorzucamy najpierw trochę świni. O, pięknie się zaczyna przypiekać. No tu jakaś pieczarka nie wytrzymała ciśnienia, jak widzicie, wdarła się tutaj. Dodajemy pieczarki, które udają niedostępne i lecą na ziemię niektóre, ale to nic. Ważna kwestia to to, że, moi drodzy, nie dość, że pieczarki mają mega dużo cynku, co jest naprawdę pomocne w utrzymywaniu zdrowego poziomu testosteronu, to one jeszcze dodatkowo odznaczają się tym, że mają też sporo potasu. Co najciekawsze i co chyba najlepsze, one niesamowicie wchłaniają tłuszcz, także ta nasza energia z masła będzie wprost właśnie w pieczarkach. No czyż to nie jest cudowne? Patrzcie, przecież oni są tacy szczęśliwi. Teraz, póki to wszystko jeszcze takie miękkie, takie sprężyste i w ogóle, to dodajemy około łyżeczkę soli, nie całą, taką płaską. I dzięki temu, oprócz potasu, mamy też dużo sodu, który pomaga właśnie w otwieraniu komórek na insulinę. Wspaniale się to przypieka, pięknie pachnie, ale żeby dodatkowego takiego smaczku, żeby dołożyć do tego, to wrzucamy właśnie oto takie habanero i co Wam muszę powiedzieć, tak jak już mówiłem kiedyś na relacji na Instagramie, tak jak zawsze tłuszczyk jest zadowolony, on się cieszy z tego, tak ten sukinsyn zawsze jest zły. To jest czysta nienawiść po prostu, więc wrzucamy go niezbyt wiele. Czysta po prostu nienawiść. Już sama ta zawartość patelni ma jakieś 1,5 grama potasu, nawet więcej. Wszystko zadowolone, razem sobie tutaj się bawi, kąpie się i tu ten zły sukinsyn na boku sam siedzi. Mieszamy od czasu do czasu, aż większość tłuszczu wejdzie w nasze uwodzicielskie i niedostępne pieczarki i dorzucamy gwóźdź do anabolicznej trumny, tym samym skazując się na dzikie przyrosty mięśni tym oto w pewnym momencie historii naszej planety zakazanym produktem uznanym za doping, którym jest szpinak właśnie. Dobra, i niech się topi tu. Widzicie to, co ja? To jest masa mięśniowa, czysta, nie jakaś świńska. To znaczy trochę świńska, bo tutaj jednak trochę tej świni jest, nie? O, tutaj podczas gotowania, jak widzimy, jakieś interakcje, powstają nowe więzy. Świnka właśnie weszła w kontakt ze szpinakiem. O, proszę. Proszę. O, proszę. Jakie to wszystko jest zadowolone, szczęśliwe. Super, ja się też razem z nimi cieszę. Oho, danie nam tutaj już powoli zaczyna wyglądać. Za chwilę gwóźdź programu. I teraz na koniec, moi drodzy, wrzucamy to, co najważniejsze w budowaniu masy mięśniowej, czyli całe jajko. Najlepsze, wzorcowe źródło białka. Nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej. Całe jajko. I przykrywamy. Oho. Sekundy dzielą nas od tego, żeby zbudować masę mięśniową. To jest to, moi drodzy, to co chcemy. Piękne jajęcja. Tak wygląda czysta masa mięśniowa w ketozie. Tego już kompletnie nie musicie dawać. To jest tylko dla miniaturki, żeby ktoś w ogóle w to wszedł. I w ten sposób uzyskaliśmy jedno z lepszych dań, jakie wyobrażam sobie na masę mięśniową w keto. Pamiętaj tylko o tym, żeby żółtko było takie właśnie półpłynne i gotowe.
i powiedzcie mi, jak po tym masa nie ma iść? Jak po tym masa nie ma iść? Ale to ludzie, to nielogiczne jest po prostu. No jak po tym masa nie ma iść? Rośnijcie duzi, bo nie macie innego wyjścia z takimi daniami. Dzięki wielkie i do następnego. Niektórzy doktorzy, tacy jak ten, piszą czasem, no światło mi zgasło. Teraz jak ja gadam, dlaczego chamie gaśniesz teraz? Dlaczego chamie teraz gaśniesz co chwilę? Krzywo to stoi coś. Coś tam wybiorę, bo już mi się nie chce gadać.